Pod skomplikowanym określeniem inkubator podmiotów ekonomii społecznej kryje się projekt, który ma na celu utworzenie takiego systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych, aby te mogły się rozwijać i zatrudniać kolejnych pracowników. Jest tylko jeden warunek. Na końcu projektu każda z organizacji musi zatrudnić przynajmniej jedną osobę. Wyobrażamy sobie sytuację, w której za parę lat organizacje pozarządowe będą na tyle sprawne, na tyle będą samodzielne, że będą w stanie zatrudniać nowych pracowników, tworzyć nowe miejsca pracy i to jest, myślę, najbardziej istotne w tym wszystkim. Na razie 10 wytypowanych organizacji pozarządowych ze Słupska w ramach przedsięwzięcia otrzyma wsparcie informacyjne i doradcze. Przewidywany jest również cykl szkoleń. Wszystko po to, by na zakończenie projektu organizacje opracowały strategię własnego rozwoju. Wśród instytucji, które zakwalifikowały się do projektu, tu jest m.in. Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Inwalidów Wzroku ZRYW. Patrząc długofalowo, to też chcielibyśmy zatrudnić osobę, stworzyć stanowisko pracy, która by osoba pracowała na stałe, była tam która po prostu prowadziłaby chociażby biuro, bo do tej pory są to osoby wyłącznie zatrudnione na umowy zlecenia do poszczególnych zadań statutowych realizowanych przez nasz klub. Projekt trwa rok. Partnerami Centrum Inicjatyw Obywatelskich są Urząd Miejski w Słupsku i Powiatowy Urząd Pracy.